Janusz Kołodziej, witam i zapraszam na Sport Echo 24. Jestem na Placu Solnym, gdzie dobiega końca międzynarodowy turniej osób bezdomnych. Ze mną jest Państwa i mój gość Marian Gudra, który jest organizatorem turnieju. Jesteśmy świadkami meczu finałowego, w którym reprezentacja Rosji walczy z Litwą, ale mamy chyba do powiedzenia dobrą wiadomość. Polacy zajęli trzecie miejsce. Czy to sukces, czy porażka, jeśli chodzi o stronę sportową? Tak, dokładnie, to wrocławska nawet drużyna zdobyła trzecie miejsce, drużyna brata Alberta zdobyła. Tak, to jest sukces, ponieważ poziom jest wyjątkowo mocny w tym roku. Bardzo mocne drużyny właśnie w meczu o trzecie miejsce pokonaliśmy Austriaków, którzy bardzo dużo sprawili nam problemów, ale poradzimy sobie. Poza tym byliśmy w pokonanym polu wielu reprezentacji, w tym reprezentacji Polski i kilka innych. I wygraliśmy też z mistrzem Polski i z srebrnym i brązowym medalistą. Także, tak, czyli cieszymy się, a emocje, jak Państwo słyszą, są olbrzymie. Teraz wyniki tutaj z reguły oscylują w granicach remisu, no bo na tym boisku trzeba się wykazać niezwykłą odpornością, ale też i znakomitym wyszkoleniem technicznym. Skąd się rekrutują gracze? Wielu z nich widać, że ma piłkarską przeszłość za sobą. Tak. To są bardzo często zawodnicy, którzy otarli się o bardzo wielką piłkę, natomiast w ich życiu gdzieś się coś takiego podziało, że wylądowali w ośrodkach, bądź leczenia odwykowego, bądź w ośrodkach dla bezdomnych. Ale potem teraz próbują właśnie, albo już wyszli ze swoich tych problemów, albo próbują coś z tymi swoimi problemami zrobić. I piłka jest właśnie jedną z takich możliwości, która umożliwia. To jest takie spełnienie dziecięcych marzeń, granie w zespole, granie przy pełnych trybunach, granie z godłem na piersi. Ale też szansa na powrót do tak zwanego normalnego życia i trzeba powiedzieć, że wielu z nich tę szansę wykorzystuje. Ja wiem, że to jest duże przedsięwzięcie, taka organizacja. Przecież nie po raz pierwszy przyjeżdżałem do Wrocławia chętnie. Z tego, co słyszymy z opinii, są zachwyceni organizacją, ale przecież sami byście tego nie zrobili. Chyba wam ktoś pomaga. Tak, zdecydowanie. Sama przyjemność jest w ogóle organizowanie takiej imprezy i pomimo, że wielu trudów, ale bez sponsorów, bez ludzi, którzy by nam nie są nam skłonni w tym roku, to bardzo nam pomógł BNY Mellon, właściwie główny nasz sponsor, ale też pomogło nam bardzo miasto, udostępniając nam ten plac solny, więc wielkie dzięki dla nich. Też miasto Wrocław dofinansowało w jakiś sposób tę imprezę, więc bardzo serdecznie dziękuję naszym sponsorom. Ale widać, że warto było, bo tłumy ludzi na trybunach tutaj przygotowują się wrocławianie do wielkiego święta sportu, jakim będzie The World Games, a to jest taki przesmak tych emocji sportowych, które się w ten World Games wpisują. Ostatecznie w 9. międzynarodowym turnieju piłki ulicznej osób bezdomnych triumfował zespół Rosji. Drugie miejsce zajął drugi zespół Litwy, a na trzecim miejscu uplasowali się gospodarze. Pierwszy zespół schroniska brata Alberta. Dyplomy, medale mamy po spółkę w obręczaju. Dobrze, proszę, i